miasto ma jakieś plany odnośnie budowy alten świetlikowych. Tutaj mieszkańcy naszego miasta, szczególnie mojego okręgu, chcą, aby ten świetlik, ten, nie wiem, czy może nazwać świetlikiem, był uporządkowany, szczególnie jak jest pełne te pojemniki, no mieszkańcy rzucają na siebie, wiadomo, jakieś psy, jakieś ptaki odrywają, to jest bałagan. No i też właśnie na to selektywną zbiórkę, bo jest po jednym pojemniku na papier, po jednym na tworzywa sztuczne i właśnie po jednym na szkło. No jest to niewystarczające, uważam, liczba tych pojemników, no bo te pojemniki są pełne nieraz po dwóch dniach. Tutaj właśnie pytanie konkretne, czy miasto ma jakiś plan budowy altanek. Tych altanek oczywiście jest potrzeba więcej. Nie tylko na ulicy 11 listopada, bo też Teofila Kubraka, tutaj Wojska Polskiego. Po prostu może co roku jakąś jedną altanę miasto by było w stanie wygospodarować jakieś środki. I to tyle. Dziękuję bardzo. Świetnikowe to miasto ma plany, ale niestety dotyczy to dwóch altan w budynkach, które w 100% należą do miasta i grunt należy do miasta. Niestety miasto altan świetlikowych dla mieszkańców, którzy są we wspólnotach, czy ta spółdzielni budować nie może, jest to niezgodne z prawem i niezgodne będzie przeznaczenie środków na ten cel. W związku z tym tam, gdzie są wspólnoty, a w większości 11 listopada wojska ulica Teofila Kubraka, to są wspólnoty mieszkaniowe. Jeżeli miasto ma tam udział, to miasto ma partycypować w budowie tej altany w takim samym procencie, jaki ma udział. Natomiast miasto nigdzie nie ma większości w tych wspólnotach, a więc to większość musi zaakceptować budowę takiej altany, zaprojektować ją, zarząd musi podjąć uchwałę, to musi być wszystko zgodnie z prawem, wystąpienie na zgłoszenie lub na pozwolenie, nie wiem jak teraz jest to rozwój. Dawno nie ma, uzyskać odpowiednią dokumentację i taką altanę wybudować. A miasto, jeżeli ma udział, to partycypuje w kosztach. Jeśli nie ma, nie ma prawa partycypować. Selektywna zbiórka wspólnoty. Jeżeli chodzi o ilość kontenerów, panie prezesie, to ja bym też prosił, że jeżeli są takie potrzeby, to żeby tych kontenerów było więcej, tak? Z tym, że powiem tak, są też problemy, sam widzę przy swoim bloku i przy swoim silniku. No nie da się więcej tych nie da. One są nieraz napełnione, ale powiem, pomysły ludzi też są bardzo ciekawe, bo szanowni państwo, jeżeli ja widzę, mówimy o odpadach komunalnych, te pojemniki, które są przed blokami, te altanki, które prezes spółdzielni mieszkaniowej czy zarząd spółdzielni mieszkaniowej buduje, one nie służą do innych śmieci jak komunalne, a komunalnymi śmieciami to są, to jest to, co nam do życia jest potrzebne w sensie konsumpcji i tak dalej, czyli papier, opakowanie od jedzenia, śmieci. Jakieś tam śmieci, plastiki, które mamy, a nie, wersalki, sedesy, tapczany, telewizory, tego do śmietników i do pojemników wrzucać nie wolno. Wiele razy spotykam się z taką sytuacją, że otwieram pojemnik, a tam leży stary telewizor, tak? Albo sedes wrzucony, tak? I serdecznie się rozwiązałem i ale generalnie no, to też trzeba, no, my edukowaliśmy, jeszcze będziemy się zwracali. Jest do tego PSZO, trzeba niestety po remoncie czy po tym innym odbić. Tam chyba bezpłatnie na PSZO też to się odwozi. Tylko niestety no, transport powinien być po stronie właściciela, który wykonuje ten PSZO, no bo to też nam generuje koszty. W innych miastach tak nie ma. W innych miastach te rzeczy są nie zabierane po prostu. I ja nie wiem, czy też nie podejść do tego w ten sposób, że będziemy zostawiali. Ja na razie panu prezesowi mówię, dobra, zabierajcie to, ale to obciąża nas wszystkich, tak? Bo to wpływa również na koszty potem zagospodarowania odpadów. Można coś dodać do tych danych? Te danki przede wszystkim są za małe. No nie ja je buduję, tak? Tak, ale jak powstała jedna, to no tak. Było wiadomo, że jest to za małe, to następne trzeba było stawiać. Więc wiecie, jakieś metalowe. My kiedyś ja podjąłem próby ulokowania śmietnika, jak mieliśmy z dwiema wspólnotami, no była masakra. Każdy chciał to, tak? Bo my byliśmy udziałowcy w takim sporym. Tylko nikt nie chciał przy jego grobie. Każdy chciał tylko sąsiada, nie u siebie, tak? I powstała ta, ale to każdy musi zrozumieć,
że niestety, no dobrze, jesteśmy.